Witam wszystkich w styczniu 2023 roku. Witam cieplutko i bardzo serdecznie na tym kanale, na kanale Gen. Prezentuję na nim różne swoje filmiki, a to o rowerze poziomym, o moim ogrodzie, o hobbystycznych pracach w drewnie czy o wędzarni. Dla mnie te tematy są wspólne, przenikają się, bo to jest moje życie. Jednak dla widzów rozumiem, że jest inaczej, a już z pewnością dla algorytmów rządzących YouTube'em. Filmy i zdjęcia robię, żeby zachować czy też pokazać innym rzeczy, miejsca, tematy, które wydają mi się ciekawe, godne przekazania czy pokazania. Miałem tak chyba od zawsze. Gdy kiedyś za młodu łaziłem po górach i na przykład znalazłem dla mnie wyjątkowo ładne czy ciekawe miejsce, to chciałem się nim podzielić, pokazać je wszystkim innym. Wtedy nie było za bardzo jak to nagrać, więc starałem się, aby kogoś tam zaprowadzić albo przynajmniej to miejsce sfotografować. Teraz wiem i zdaję sobie sprawę, że nie każdy jednakowo odbiera na przykład urok pięknej przyrody, czy nie jest takim jak ja pasjonatem danego tematu. Po prostu ma różne zainteresowania. Tak więc kanał o kilku nawet ciekawych dla jednego tematach to dla wielu, a właściwie dla większości może być kanałem o niczym. Jednak ja odczuwam taką potrzebę, aby się dzielić wszystkimi swoimi radościami, dokonaniami czy posiadanymi wiadomościami. W mojej obecnej sytuacji tak sobie myślę, że fajnie by było dostać chociaż lekkie wsparcie od YouTube'a czy od widzów za swoje filmiki, ale zakładałem ten kanał przecież nie w celach komercyjnych. Wymyśliłem sobie, że będzie o rzeczach, które mnie interesują, a nie jakieś tam algorytmy. Teraz wiem, że aby kanał mógł generować chociaż symboliczne grosiki, to powinien być monotematyczny. Że jak moich widzów interesuje wędzenie, to wybiorą głównie filmy o wędzeniu, a inne pomijają. Jak interesują o poziomce czy o pracach w drewnie, to nie muszą słuchać mojego gadania o wędzarni czy o ogródku. To przecież normalne. Wiem, że nie zadowolę wszystkich, ale przecież ci, którzy interesują się wędzarnictwem, muszą gdzieś swoją wędzarnię postawić. W większości na swoich działeczkach, na ogródkach. Może więc znajdą również jakieś ciekawe, interesujące rzeczy w filmach o moim ogrodzie. Muszą również swoje uwędzone specjały na czymś podać czy zaprezentować. Czemu nie na rzeźbionych wyrobach z naturalnego drewna? I to filmiki z mojego dłubania. A rower poziomy? Trochę ruchu na świeżym powietrzu przyda się każdemu, szczególnie po kilku godzinach wędzenia. Więc również filmy o poziomce. Tym bardziej, że jeżeli czas i zdrowie pozwoli, to w moich planach znajdują się wyprawy rowerowe rowerem poziomym po Polsce, podczas których oprócz nagrywania napotkanych ciekawostek, mam nadzieję znaleźć i zaprezentować Wam różne rodzaje i konstrukcje napotkanych wędzarni. Porozmawiać z ich właścicielami i dowiedzieć się, jak się sprawują i jak wychodzą im wędzone tam wyroby. Ale takie są plany, a wyjdzie z nich to, co wyjdzie. W moim wieku wcale nie jest tak łatwo je realizować. Podobnie wygląda sprawa z nagrywaniem i publikacją filmów. Nawet gdy coś tam nakręcę, to przy postprodukcji często wychodzi kaszana, której nie da się zaprezentować. Również z tego powodu publikuję je tak rzadko. Więc jeżeli już jesteś na tym kanale i jeżeli jednak pomimo moich błędów czy niefachowości w nagrywaniu przeze mnie filmów, której z nich ci się spodobały, albo może zainteresowała Cię ich tematyka, to w takim razie poproszę Cię o pozostawienie łapki w górę pod tymi filmami, a może i zasubskrybowanie kanału. Może właśnie mimo wszystko uda nam się wspólnymi siłami coś osiągnąć, pomimo tych bezdusznych algorytmów YouTube'owych. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam do ponownych wizyt.